A czy w czasie modlitwy, która bardzo często jest tylko w myślach, bardzo często nawet, nawet ustami nie poruszamy w czasie modlitwy, tylko kierujemy do Pana Boga myśli, bardzo często nasza modlitwa jest rozważaniem tego, co wcześniej usłyszeliśmy w czytaniu, czy sami przeczytaliśmy sobie w fragmencie Pisma Świętego. A więc skoro jest to modlitwa w myśli, to czy ja mogę poddać się działaniu Wyobraźni jak najbardziej. Jak najbardziej jest to bardzo dobre i ciekawe wewnętrzne przeżycie, jeśli ja spróbuję się wyobraźnią wczuć w tą sytuację, o której przeczytałem w Piśmie Świętym. Na przykład, gdy Piotr mówi Panu Jezusowi a broń Boże, nigdy to na ciebie nie przyjdzie, a Jezus mu odpowiada: zejdź mi z szatanie. Ja mogę się postawić w sytuacji Piotra i zobaczyć, jak ja bym się wtedy poczuł. Wtedy, kiedy upominam Jezusa, i wtedy, kiedy Jezus, nie patrząc mi w oczy, mówi o mnie: Zejdź mi z oczu, szatanie. To jest ciekawa rzecz. Ja mogę sobie wyobrażać, jak by to wyglądało w moim przypadku. Czy to mi coś podpowie, czy może będę miał jakieś wewnętrzne poruszenie, które mnie nakieruje na pewne ścieżki rozwoju duchowego na co dzień? Ale z tej wyobraźni idzie również pewne zagrożenie, dlatego że my w swojej wyobraźni bardzo często tworzymy wybujałe rzeczy, wpadamy w marzycielstwo. Czyli zamiast zająć się tym, co mamy, dziękować za to, co mamy, uwielbiać tak, jak jesteśmy przed Panem Bogiem. To wyobrażamy sobie, jakby to mogło być, jaki to ja bym mógł być święty, jakim to ja bym mógł być elokwentny, ile to ludzi mogłoby mnie słuchać, gdybym mnie słuchać chcieli. A to już jest marzycielstwo. To już jest odbieganie myślami nie do rzeczywistości, które się wydarzyły i jak ja bym je przeżył, tylko odbieganie myślami do rzeczywistości, które być może nigdy się nie wydarzą. Więc trochę szkoda na to czasu. Skoro nie jesteśmy jasnowidzami, chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.